Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak możemy porównać dwie liczby trochę dokładniej niż tylko przez powiedzenie, że jedna jest większa lub mniejsza od drugiej. Powiedzmy, że mamy do porównania takie dwie liczby: 2 i 8. Pierwsze, co możemy powiedzieć, to że dwójka jest mniejsza od ósemki, albo na odwrót, że ósemka jest większa od dwójki. Zapisujemy to w taki sposób: 2 mniejszy od 8, albo to samo od drugiej strony, 8 większe od 2. No i możemy na tym zakończyć porównywanie tych dwóch liczb, ale możemy zapytać, jak bardzo ósemka jest większa od dwójki, bo na przykład 30 tysięcy też jest większe od dwójki, ale 30 tysięcy jest trochę bardziej większe od dwójki niż ósemka jest większa od dwójki. No to popatrzmy na dwójkę i ósemkę. Możemy określić, jak bardzo ósemka jest większa od dwójki na dwa sposoby. Pierwszy sposób przy pomocy mnożenia. Ile razy coś jest większe albo mniejsze od czegoś innego? Pamiętacie pewnie, że razy oznacza mnożenie. Tu mamy dwójkę, jedną dwójkę, a tutaj mamy jedną dwójkę, drugą dwójkę, trzecią dwójkę i czwartą dwójkę. Czyli 8 jest 4 razy większe od 2. Sprawdźmy to samo na innych liczbach. 3 i 15. Tu mamy trójkę, jedną trójkę, a tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą trójkę. Czyli 15 jest 5 razy większe niż 3. To jest porównywanie za pomocą mnożenia. Przy takim porównywaniu mówimy, że jedna liczba jest ileś razy większa lub mniejsza od drugiej. Jeżeli mówimy razy, czyli porównujemy przy pomocy mnożenia, to możemy takie porównywanie zapisać jak mnożenie, czyli 8 jest 4 razy większe od 2. 8 równa się 4 razy 2. 15 jest 5 razy większe od 3. 15 równa się 5 razy 3. Możemy też w tych równaniach zamienić lewą stronę z prawą, czyli 4 razy 2 równa się 8. 5 razy 3 równa się 15 i niczego to nie zmienia. Prawą i lewą stronę możemy przestawiać tak, jak nam wygodniej. Ten zapis mówi nam, że 8 jest 4 razy większe od 2, ale też, że 8 jest 2 razy większe od 4. Jak widzicie, z takich trzech liczb 2, 4, 8 można dużo różnych rzeczy poukładać. Teraz drugi sposób porównywania liczb przy pomocy odejmowania. Odpowiemy na pytanie, jak bardzo ósemka jest większa od dwóch przy pomocy odejmowania. Porównamy dwójkę i ósemkę w trochę inny sposób. Tu mamy dwójkę, tu mamy ósemkę. Odejmijmy od każdej z tych liczb dwójkę. Od dwójki odejmujemy 2, mamy 0. Od ósemki odejmujemy 2 i zostaje 6. I mówimy, że ósemka jest o 6 większa od dwójki. Jeżeli w ten sposób porównujemy, to mówimy, że coś jest większe lub mniejsze o jakąś liczbę. Przy porównywaniu mnożeniowym mówimy razy, przy porównywaniu odejmowaniowym mówimy o. Ósemka jest o 6 większa od 2, albo ósemka jest 4 razy większa od 2. I na innych liczbach trójka i piętnastka. Od obydwu liczb odejmiemy tę mniejszą, czyli trójkę, i tu mamy 0, a tu mamy 12. 15 odjąć 3 równa się 12, czyli 15 jest o 12 większe od 3. Możemy to zapisać jako zwyczajne odejmowanie. 8 odjąć 6 równa się 2, albo 8 odjąć 2 równa się 6. Tutaj 15 odjąć 12 równa się 3, albo 15 odjąć 3 równa się 12. Tu tak samo możemy zamieniać lewą stronę z prawą, czyli na przykład tak, 2 równa się 8 odjąć 6, albo 6 równa się 8 odjąć 2. Z takich porównań możemy właściwie wyciągnąć jeszcze więcej informacji, bo zamiast mnożenia możemy do porównywania liczb wykorzystać dzielenie, a zamiast odejmowania dodawanie. Żeby nie mieszać za bardzo, pokażę Wam to tylko na jednym przykładzie. Sprawdźmy jeszcze raz dwójkę i ósemkę. Wiemy już, że 8 jest 4 razy większe od 2, to zapisujemy 8 równa się 4 razy 2, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że 2 jest 4 razy mniejsze od 8. I zapiszemy to tak. 2 równa się 8 podzielone przez 4. 2 jest od 8 4 razy mniejsze. Wiemy, że ósemka jest o 6 większa od dwójki, co możemy zapisać tak. 8 odjąć 6 równa się 2, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że dwójka jest o 6 mniejsza od ósemki. I możemy zapisać na przykład tak. 8 równa się 6 dodać 2. Wystarczy tych porównań. Zobaczmy teraz, jak wygląda to wszystko w zadaniach na Khan Academy. Przepisz to mnożenie jako porównanie. Tutaj mamy napisane, że ta liczba, która tu będzie, jest 6 razy
większa od tej liczby. Tu musimy wpisać liczbę, która jest 6 razy większa niż, i tu wpisujemy liczbę. I korzystając z tego równania, wpisujemy 48 jest 6 razy większy niż 8. Po prawej stronie klikamy sprawdź odpowiedź. Odpowiedź jest poprawna. Klikamy jeszcze raz następne pytanie. Następne pytanie brzmi 28 jest o 24 większe niż 4. Jest to porównanie 28 i 4 poprzez dodawanie. Przepiszmy to tak, żebyśmy wykorzystali do tego porównania mnożenie. Czyli 28 jest, tu wpisujemy liczbę, razy większe niż 4. 28 jest, wpisujemy 7, bo 4 razy 7 równa się 28. Sprawdzamy odpowiedź. Tak jest. Tu nam się u góry wyświetla, które z tych 5 odpowiedzieliśmy poprawnie. Następne pytanie. Przepisz to mnożenie jako porównanie. 3 razy 4 równa się 12. I musimy z tego stworzyć zdanie. Ta liczba, którą tu wpiszemy, jest 3 razy większa niż ta liczba, którą tu wpiszemy. I wpisujemy 12 jest 3 razy większe niż 4. Sprawdzamy odpowiedź, klikamy na zielony guzik, pstryk. Bardzo dobrze, odznaczyło nam się tutaj kolejne zadanie jako rozwiązane poprawnie. Tutaj na dole ten ceglasto pomarańczowo-czerwony guzik to podpowiedzi. Jeżeli chcecie sobie pomóc, to tu możecie kliknąć pokaż mi podpowiedź. Mamy podpowiedź, widzimy jak można sobie przedstawić 5 i 7. Następne zadanie. Liczba 28 jest 4 razy większa niż 7. Trzeba przepisać to porównanie jako mnożenie. Musimy napisać równanie, w którym będzie mnożenia. I mój pomysł jest taki. 28 równa się 4 razy 7. Razy to gwiazdka. Z klawiatury komputera wklepujecie gwiazdkę, kiedy chcecie napisać znak mnożenia. Możemy też napisać to odwrotnie. 7 gwiazdka 4 równa się 28. I też powinno być poprawnie. Sprawdzamy odpowiedź. Poprawna. Następne pytanie. Przepisz to mnożenie 5 razy 3 równa się 15 jako porównanie tych liczb. I trzeba wpisać, jaka liczba jest 3 razy większa niż, i tu druga liczba, 15 jest 3 razy większe niż 5. Proszę bardzo, sprawdź odpowiedź. Poprawna odpowiedź. Następne pytanie. Liczba 24 jest 4 razy większa niż 6. Mamy przepisać to porównanie jako równanie zawierające mnożenie. Czyli możemy napisać na przykład, że 4, jak wpiszemy x, to komputer będzie myślał, że chodzi o zmienną x. Wpisujemy gwiazdkę. Gwiazdka oznacza na klawiaturze komputera mnożenie. 4 razy 6 równa się 24. Sprawdzamy odpowiedź. Bardzo dobrze, mówi nam komputer. Poprawnie. Następne pytanie. 30 jest o 6 większe niż 24. Jest to porównanie liczb 30 i 6 przy wykorzystaniu dodawania. Mamy tutaj wpisać liczbę, przy pomocy której porównamy 36 przez mnożenie. 30 jest tyle, ile tu wpiszemy, razy większe niż 6. 30 jest 5 razy większe niż 6, dlatego że 5 razy 6 równa się 30. Bardzo dobrze. No i mamy wszystkie 5 zadań wykonane jednym ciągiem, bez błędnych odpowiedzi po drodze. Dostaliśmy w nagrodę 140 punktów. Juhuu!